Witam Państwa serdecznie na kolejnym wydarzeniu z cyklu Powrót Gombrowicza. To cykl, który przypomina, że 50 lat temu Gombrowicz wrócił z emigracji argentyńskiej do Europy. Tak, jeszcze gwoli porządkowego przypomnienia, patronat nad cyklem sprawują Instytut Książki, TVP Kultura, program Drugi Polskiego Radia oraz Tygodnik Polityka. Jak Państwo doskonale wiedzą, pani Rita Gombrowicz nie mogła do nas przyjechać. Spotkanie z nią jest przełożone na jesień. I tak z panią Anną nawet dziś rozmawialiśmy, że może i dobrze się stało. Pani Rita odpocznie po promocji Kronosu i to spotkanie z nią będzie być może jeszcze bardziej interesujące. Natomiast dziś będzie Kronos i będzie o Kronosie. Pan Mariusz Bonaszewski, znany Państwu doskonale aktor, którego przedstawiać nie muszę, mający w swoim dorobku rolę gombrowiczowskie, bardzo ważne i nagradzane, przeczyta fragmenty Kronosu. Ale ponieważ to nie jest lektura łatwa i prosta, to zaprosiliśmy też na to spotkanie dwie panie, które pracowały przy tym tekście przez lata właściwie. Zaprosiliśmy panią Klementynę Suchanów, która Gombrowiczem zajmuje się od dawna i jest, jak Państwo też wiecie, ale ja przypomnę, współautorką opracowania tego tekstu oraz panią Annę Łabęcką, która współpracuje z panią Ritą od lat. Jest tam w podziękowaniach zresztą wymieniona. Nauczyciel akademicki z Uniwersytetu w Rennes, zajmuje się historią literatury, przemyca Gombrowicza Francuzom, tak? Porządek naszego spotkania będzie taki, że najpierw jakby krótki wstęp, krótka lektura, która wprowadzi nas w ogóle w atmosferę tych zapisków. Potem trochę porozmawiamy i potem znowu Państwo posłuchacie fragmentów Kronosa. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Wielki strach. Dowiaduje się o odprężeniu w tramwaju na Marszałkowskiej. Czy z Frankiem wówczas jeszcze się widywałem, czy już był w wojsku? Powiedział mi, jeżeli stracę nogę, to strzelić sobie w łeb. Wodzu, prowadź na Kowno. Ja z kurwą, z trypem spotkaną, odzyskałem możność. W Zodiaku bywam czasem rano i oglądam gazety, a strach każe mi błagać o truciznę. Czytam gazetę na bagateli chyba i szukam ukojenia w państwach demokracji. Dołęga mi mówi czas gminnego przebudzenia. Łoni nieczytelne zerwał z narzeczoną. Pani Hamdyl i pani NN. Od Finoska H z Zodiaku. Coraz większe rozprężenie erotyczne. Wilerówna, Brezowie. Rozmowa z Januszem, strach uciekać, paletnica z Wilna, z Jerzym spacer nieudany pod Wilanowem. Zbliża się koniec roku, bodaj wówczas gwarancje angielskie, czy raczej pomowie Beka. Nowy rok chyba w Adrii, ten nowy taniec, który wydał mi się tańcem śmierci ze Świadkiem, czy Uniłowskim, czy jeszcze nie umarł. Po czym styczeń, luty, marzec postanowiłem napisać powieść do Czerwoniaka. Po czym maj i mowa Hitlera, odpowiedź Beka. Ze Straszewiczem w Zodiaku rodzi się idea wyjazdu i zaczynam przygotowywania. Na czerwiec wyjeżdżam do Konstancina i zajmuję się przygotowaniami do wyjazdu. Przeszłość zdaje mi się nudna. W Konstancinie nic. Wracając z Jaćką spotykam K. Dwie kurwy z Mokotowa, przyjaciółka Jaćki, baletnica z Wilna, O'Brien de Lassy, kurwa tryper, dziewczyna, której nie mogłem zgwałcić, upiłem się, chodzę po mieście, służąca zaborowa, kelnerka z Zodiaku z piętakiem. Opuszczam statek po naradzie ze Stępowskim. Wielopolski znajduje mi mieszkanie na rogu Laval-Saint-Martin. Wybuch wojny, chodzę na Floridę. Młody Czech ze sklepu. Spotykam się z Ruszkiewiczem na Plaza 9 de Julio. Jakaś Argentynka z Rio Bembo przez telefon żali się nade mną. W sklepie przecena.
Melduje się w poselstwie u Mechlowicza. Pensjonat za drogi. Właścicielka wskazuje mi pensjonacik na Bernardo Irgozien. Al 1000. Tam się przenoszę. Sanitariuszką ze statku poszedłem na wino do Salon Negro na Plaza Retiro. Widuję się ze Stępowskim w Gdyni Amerikas. Dowcipy poufałe boja z Różkiewiczem, który wygaduje na Polskę. Pieniądze lokuję w sejfie Banco de Londres. $160. Czwartego wojna europejska. Pensjonat chyba 3 pezy dziennie, pokój dwuosobowy. Biorę lekcje za darmo od córki właścicielki, która zaczyna się mną interesować. Tudzież od przygodnie poznanego na ławce na Plaza Constitución kolejarza. 17 czy 16 inwazja rosyjska. Rosjanie wchodzą do Polski, zaczynam się przejmować, czytam gazety na Plaza Constitución i tamże pobieram lekcje u kolejarza. W międzyczasie zaczyna się mówić o formowaniu wojska. Wyjeżdżają ochotnicy z Różkiewiczem na rady na Plaza Estados Unidos, w wyniku których postanawiam zniknąć z oczu kolonii. Ale kolejarz przychodzi na lekcję do pensjonatu. Pijemy wino, kradnie zegarek, pióro, koszulę i chyba ubranie granatowe. Wynajmuję pokój na Bacacay przy Plaza Flores. La Falda, Z, Taurleco i Canoveri od telefonów w szachy. Kukurydza. Spacery do bazie Hermoso nad rzekę. Pierwsze siwe włosy, zmarszczki. El Diarero, bazie Hermoso, El Lavacopas. Przybywam do Buenos Aires w deszcz. Z polecenia Gustavo wynajmuję pokój na Wenezueli. Hotel La Capital, 3 dni. Wenezuela, 615. Pomoc da Brasilero. Zastrzyki, Durand. Zasiłek z poselstwa i artykuły. Kryzys finansowy. El Lavacopas, Avenida de Mayo, Peru. J.C. Herrera. Koniec wojny. Zabiegam o wydanie El Drama Erotico Sudamericano. Bezskutecznie. Ricardo Villela chce go kupić. Wygasa przyjaźń z Villelą. Przybycie Straszewicza, który nieco pomaga mi. Potem rozchorował się i obraził. Z Andelinem chcę organizować dział w radio. Poznaję Hijo de la Pampa. Muchacha. Brzydząca się. Zaczynam chodzić do Bar Chito na Avenida de Mayo. Pepe, Ernesto, Roberto Benitez. Wenezuela. Zastrzyki. Chile. Szantaż. Bytność w komisariacie. Gustavo Orłowski-Jaworski. Z Cecylią zawieram układ. Płaci 100 pezów miesięcznie za tłumaczenie Ferdydurkę. Zaczynam tłumaczyć Ferdydurkę. Ten rok był raczej ciężki i nijaki. Smuga cienia go przenika, powoduje pewną nieśmiałość i zniechęcenie. Coś się definitywnie załamało. Pod koniec roku zupełne zahamowanie. Kończy się też moja przyjaźń z Villelą. Finansowo nierówny i kiepski. Zdrowie nieźle. Marny rok, pozbawiony atrakcji. Wenezuela, Banco Polako, kultura, walka z egzemą na głowie. Zastrzyki. Gryzewski odrzuca Rizum Teneatis. Czynności na schudnięcie. Pierwszy list Witlina. Mar del Plata. Mar del Plata, dom bankowców, chrapanie, własny pokój, nowińscy, konsul, spacery samochodowe. Miramar, El Viejo, kontrabandista. Zdenerwowanie, zastrzyki, egzema wraca, nuda, szachy, Chico. Chica na skałach. Wenezuela, pobyt drugi rodzińskich. Przyjęcie w Palacio Barnebaum. Nawiązanie stosunków z Szapirami. Incydent z Barnebaumową w kolonie. Nic nie robię w banku. Nuda. I
Jeżeli Państwo śledziliście tę akcję promocyjną Kronosu, to można było odnieść wrażenie, że dostaniemy opowieść o bardzo intymnych sprawach Gombrowicza, ale opowieść. Opowieść o jego romansach, opowieść o jego finansach, opowieść o przyjaźniach, opowieść o jego biografii. Tymczasem dostaliśmy równoważniki zdań, jak się Państwo zapewne przekonaliście, w dużej części niejasne, nawet dla tych, którzy Gombrowicza dobrze znają. I może o tym, co to za tekst i jak z nim się udało pracować, pani Klementyna Suchanów. Dobry wieczór. Albo dzień dobry, bo to jest ciemniej. Ja w zasadzie już, kiedy pan czytał, miałam ochotę dodawać komentarze, żeby wyjaśnić. Powiedziałam, że publiczność pewnie nie wie, o co chodzi. Było tutaj dużo takich rzeczy, które kiedy czyta się tekst z przepisami, stają się bardzo jasne i one potem są powtarzalne i już ta lektura jest ułatwiona. Niemniej jednak tą łatwość, którą pozorną łatwość jakby czytania dzisiaj w tym wydaniu Kronosu z przepisami, można nazwać dosyć powierzchowną, ponieważ ta łatwość to jest pięcioletnia praca. Bierze się z przekopywania wielu rzeczy, poszukiwania, dopytywania różnych osób i tak dalej. Ale ja mam taką ochotę od razu jako autorka przepisów, przede wszystkim do części argentyńskiej, wyjaśnić kilka rzeczy, które tutaj były w tym tekście przeczytanym, a które są niejasne i to może najlepiej pokaże rodzaj tych przepisów i tej pracy, jaka została wykonana przy tym wydaniu. Tutaj między innymi był wspomniany Durand. Pojawia się to nazwisko bardzo często, tudzież pojawiają się zastrzyki i zastrzyki Chile w takim połączeniu. To się pojawia wymiennie. Raz jest Durand, czasami już pojawia się tylko Chile. Durand znaczy, jest to nazwisko lekarza, który prowadził szpital na ulicy Chile właśnie. Ulica Chile znajdowała się niedaleko mieszkania Gombrowicza, więc pewnie to było jakieś najbliższe miejsce, do którego mógł się udać. I te zastrzyki z kolei, dzięki wyjaśnieniom już Rity Gombrowicz, dzięki jej rozmowom z Argentyńczykami, których odwiedzała tam w latach 70., zbierając materiały do swojej książki o Gombrowiczu w Argentynie, wiemy, że to były zastrzyki na syfilis. Więc w każdym tym momencie, kiedy Gombrowicz wspomina Durand albo Chile, chodzi o tęże właśnie przypadłość. Jest na przykład mowa także, jest lista w zasadzie Gombrowicza w latach wojennych różnych faktów, bitew, na przykład ucieczka Hessa, zatopienie Bismarcka, czyli statku, wojna z Rosją, potem poszczególne kraje, które dołączają od 1939 roku, że Francja, że Włochy, że Holandia, Norwegia i tak dalej. On bacznie bardzo obserwuje rozwój wypadków wojennych. Jest bardzo na to czuły, aż do takiego stopnia i tutaj, więc właśnie pokazuje, z jednej strony są to rzeczy, które wynikają z poszukiwań Rity Gombrowicz i tutaj jest następny przykład na to, z jej rozmów z Gustawem Kotkowskim, który był kuzynem Gombrowicza i który również mieszkał w Argentynie od 40 roku, wynika, że Gombrowicz w pewnym momencie zapisuje, że zerwanie z Gustawem. To zerwanie, jak się Rita Gombrowicz dowiedziała od kuzyna, było związane z tym, że Gombrowicz wyjaśniał kuzynowi na ulicy fakty, ostatnie jakieś, on bardzo bacznie śledził, dlatego on właściwie z czytania prasy tej hiszpańskojęzycznej nauczył się języka. On opowiadał wypadki wojenne kuzynowi, a kuzyn w tym momencie, przechodząc po ulicy, stanął przy takiej skrzyneczce, na której czyściło się buty u płucy buta. I po prostu tak automatycznie, jak człowiek przechodzi, wtedy to była rzecz normalna, stanął, Witold opowiadał mu, że Pearl Harbor, że wojna, że Japonia, Ameryka, że tutaj wielka rzecz się zaczyna i tak dalej, więc nie wiadomo, co z tego wyniknie. A Gustaw w tym czasie z niezmąconym spokojem czyścił te buty, to znaczy oddawał buty czyszczeniu, bo on nie czyścił tych butów. Gombrowicz na niego się śmiertelnie obraził. Tak się obraził, że dopiero po ponad roku notuje w swoim Kronosie pojednanie z Gustawem.
Są bardzo często wymieniane imiona, które tutaj padały, różnych, przeważnie chłopców, ale również i imiona żeńskie, których nie udało się wyjaśnić, niestety. Były to przypadkowe kontakty. One zawsze się pojawiają po prostu jako imię bez nazwiska. Czasami pojawiają się w skrócie. One były zresztą zapisywane w specyficzny sposób, bo cały Kronos był specyficzny w oryginale, w manuskrypcie. On był podzielony na miesiące, był podzielony też na marginesach, na takie strefy właśnie erotyka, spotkania jakieś z ludźmi, nazwiska były notowane, z kim się widywał. Po lewej stronie były jego adresy, pod którymi przebywał w danym czasie. A także przy tych kontaktach erotycznych były takie znaczki, czasami takie kółeczka oraz numery, które wskazywały ilość razy. Odczytywanie tego rękopisu nie było proste, bo to było pisane bardzo takim gęstym maczkiem i rzeczywiście pisane takim typowym pismem gombrowiczowskim, ale jednak z mniejszym rozmachem. To znaczy on w specyficzny sposób stawiał literki, kiedy się odczytuje jego rękopisy, jego powieści czy dramatów, to jednak są czytelniejsze, bo on jakoś tam zakładał czytelnika. Natomiast tutaj mam wrażenie, że zupełnie nie dbał o to, albo przynajmniej zakładał to, że on sam będzie to przepisywał na przykład. Albo on często dawał te teksty do przepisywania komuś, jakimś paniom z Polonii, więc mniej więcej to pismo starał się utrzymywać czytelne. Tutaj często, znaczy często, zdarza Zdarzały się takie momenty, że w kilka osób w gronie większym siedzieliśmy z lupą, próbowaliśmy odczytać i nie dawaliśmy rady. Więc były to takie śmieszne narady, na które przyjeżdżała również Lita Gombrowicz i w przeróżny sposób staraliśmy się podchodzić na przykład do jakiejś tam jednej malutkiej linijki i nie udawało się, musieliśmy się nieraz poddawać. Tutaj był właśnie taki przykład, kiedy Gombrowicz stara się o truciznę. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli w tym takim toku tych równoważników, ale jest taki moment przed wyjazdem do Argentyny, kilka miesięcy przed, on już odczuwa tą katastrofę i się jakoś do niej przygotowywuje. I też poszukuje pewnie rozwiązania dla siebie i ta propozycja wyjazdu do Argentyny jest chyba takim właśnie rozwiązaniem. I pojawia się ta informacja o poszukiwaniu trucizny, ale nazwisko osoby, której poszukuje, jest nieczytelne. Nie wiem, czy wiedzielibyśmy, kto jest tą osobą, czy to by nam coś powiedziało więcej, nie mam pojęcia. Ale na przykład tego nazwiska nie udało się odczytać. Była także kwestia komisariatu na przykład w pewnym momencie i były nazwiska wymienione, między innymi Gustawa właśnie Kotkowskiego kuzyna i osób z ambasady, z poselstwa, tak się to wtedy nazywało, z poselstwa, którzy musieli zaświadczyć za Gombrowicza, bo on z powodu swoich przygód homoseksualnych był nieraz notowany na komisariatach. I tutaj właśnie są przypisy. Kiedy się czyta ten tekst, tak po prostu te rzeczy umykają. Oni świadczyli za niego, pewnie wpłacali jakieś kaucje i wypuszczali. Gombrowicz miał ciągle z tym problemy od lat 40, od początku swojego pobytu w Argentynie. Ten komisariat jako słowo się pojawia oraz pewne takie hasło dla niego ważne, zatrzymanie działalności. On to tak nazywa najczęściej. Albo zahamowanie działalności, co znaczy działalności erotycznej. I to jest związane właśnie często z tymi pobytami na komisariatach. Zdarza mu się to także poza Buenos Aires. Nie wiem, jak wtedy sobie radził. Bez pomocy poselstwa, ale problem cały czas polega na tym, że on jest imigrantem, przyłapanym tam przez wojnę, potrzebuje wizy. I on poprzez te pobyty na komisariatach i swoje przygody w pewien sposób sam sobie utrudnia sytuację. I te zahamowania, które notuje często pod koniec roku w takich podsumowaniach, bo każdy rok jest podzielony dokładnie na miesiące, zajmuje powiedzmy tyle tekstu. Potem na końcu jest podsumowanie i w tych podsumowaniach najczęściej pada to sformułowanie zahamowanie działalności z powodu komisariatu. Ale z powodu komisariatu, nie z powodu komisariatu, to jest z powodu wizy właśnie jego legalnego statusu jako emigranta, uchodźcy w Argentynie. Później to się już z wizy przemienia coś innego. Tam cały czas się pojawia taki też termin permanencja definitiva, który ma oznaczać pobyt stały. On się o to ubiega. Zdaje się, że potem ten pobyt stały dostał, bo
Następnym problemem, jaki się pojawia pod koniec lat 50., 60. jest z kolei paszport. Większość Polaków nie chciała iść do ambasady polskiej, już komunistycznej, powojennej, żeby ubiegać się o paszport. Byli to przeważnie żołnierze z armii Andersa, więc nie było im po drodze politycznie. Więc przyjmowali paszporty argentyńskie. Gombrowicz należał do tej grupy, pomimo jakichś tam różnych oszczerstw, nazywania go popuczcikiem i tak dalej. W pewnych rzeczach jednak był bardzo klarowny i też mimo pracy w Banku Polako, który to jednak bank był do 1955 roku, kiedy Gombrowicz go opuścił, był w takiej specyficznej sytuacji i nie należał do rządu komunistycznego. Rząd komunistyczny się bardzo ubiegał o to, żeby ten bank, żeby tą filię Banku Polskiego przejąć, ale im się to nie udawało z powodu politycznych z kolei Argentyny, która bardzo się bała jakichkolwiek wpływów komunistycznych i nie chciała mieć nawet takiej placówki, uznać tego. Argentyna była jednym, o ile nie ostatnim, państwem, które uznało Polskę Ludową. Więc później problemem jest paszport. Gombrowicz chce wyjechać. Już pod koniec lat 50. to mu się tak bardzo klaruje, że Argentyna ok, ale ta sława jego prawdziwa czeka na niego gdzie indziej, we Francji. I pojawiają się w listach różne takie sugestie, że być może wybiorę się do Paryża. Pisze do Giedroycia, żeby mu może pomógł coś zorganizować, żeby może pomógł mu znaleźć jakąś pracę. Pojawia się w końcu propozycja stypendium Forda, na którą się pokusił i wyjechał, opuszczając Argentynę na zawsze. Ale przed tym wyjazdem właśnie musiał też sprawę paszportu wyjaśnić i wiem to od Rusowicza, który wspominał, że jeszcze przed wyjazdem musiał z nim chodzić na komisariaty, żeby te sprawy wyczyścić ostatecznie. Nie wiem jak, ale była taka historia. Nie wiem, właściwie mi się cała już ta praca nad przepisami, nad Kronosem zupełnie zlewa po tych długich i mozolnych latach ślęczenia nad tym, więc mi się pewne rzeczy wydają zupełnie oczywiste i naturalne, więc może gdyby Państwo swoją też ciekawością pokierowali moją wypowiedź, to może byłoby lepiej. Właśnie, bo to też jest trochę tak, że w tej części do 53 roku, ona jest bardziej skrótowa, wymaga większej liczby objaśnień. Potem jednak zaczyna się opowieść, a już szczególnie ostatnie lata zapisywane w Kronosie, to jest jednak pewna opowieść. Ja mam taką propozycję, że może teraz byśmy poprosili pana Mariusza o przeczytanie dalszych fragmentów, potem pani Anna opowie o tym, jak pani Rita pracowała z tym tekstem i o swojej roli przy jego opracowywaniu, a potem byśmy przeszli właśnie do pytań i do rozmowy o tym, czym ten Kronos w ogóle jest. Mam też propozycję, gdyby uznała pani, że coś należy dojaśnić w czasie czytania, to proszę przerwać. To chyba będzie za bardzo przerwało. Myślę, nie wiem, jak państwo wolą, ale myślę, że poczekamy, ja to wyjaśnię później. Pierwsze słowa są jasne. Zęby. List Bubera. Wykańczam bankiet. Muchacho, muchacha, taksówka. Chico, chica, la valle, esmeralda. W reksie Bengoczea, bracia Teitel, Landa Buru. Artykuł Witlina w Kulturze. Zęby. Giedroyć odrzuca bankiet. Zatargi z Nowińskim o biurko Żółtowskiej. Oddalam się od Russo, ale pogodzenie. Zatargi z Szulce. Początek kryzysu mieszkaniowego. Zdrowie. Egzema na głowie stopniowo mniej stała się dokuczliwa. W drugim półroczu zęby, dwa psują się od korzenia, jeden wrzód. Poza tym znaczne polepszenie kiszek i wątroby. Literatura. W drugim półroczu znaczny wzrost prestiżu wśród Polaków. Ale nic nie robię, szkicuję tylko dramat. Praca, w banku nic prawie nie robię, nuda. Finanse, kiepsko, wskutek dewaluacji. Sueldos extra, erot, bardzo mało. Przeszkadzało mi zdrowie i ból zębów. Główne wydarzenia, pobyt rodzińskich, kartka uszkodzona. Trans, a kartka uszkodzona. Korekty ślubu, trudności finansowe, Nowiński zabrania mi pisać w banku, nuda, oczekiwanie, złamałem zęba, próżniactwo, artykuły Tarnawskiego, Sambora w życiu i napaść w ogniwie. Idem. Giedroyć przysyła 1000 pezów zadatku. Ostatnie korekty, złamałem drugiego zęba. Nuda, czytam Prusta, Ciano, etc. Nic nie pisze. Nowiński bardziej pojednawczy. Śmierć Lolka, Wickenhagena, Retiro, Bartolo, Mendes.
Rogelio. Wypłacają ekstrapensję. Aguinaldo, więcej pieniędzy. Russo wyjeżdża do Goya. Nowy artykuł Sambora w życiu i wiersz Leszczy. Melancholia, nuda, lenistwo. Chłodno na ogół. Przyjazd Gustawa. Wigilia z Luis Aldo. Pijak. Stany nerwowe, przygnębienie i podniecenie. Nowiński wyjechał na urlop. 8 dni świąt. Począwszy od willi, samotność, Prust. Szukam Al. Spotykam ją przypadkiem na Leonardo Alem w Corrientes. Jestem zadłużony jak dawniej z JC. Nowy rok samotnie na placu Retiro. Luis Aldo. Aldo. Zdrowie nieźle, zanika egzema, zęby kiepsko, 2 złamane, finanse, kilka miesięcy trudnych, komplikuje się sytuacja banku, literatura silne, wzmożenie prestiżu wśród Polaków, zwłaszcza polemiki ze Straszewiczem i Cioranem. Nowiński uniemożliwia mi pracę literacką w banku, zresztą nie chce mi się, oczekuje ukazania się książki Erot, ten rok dość intensywny, w lutym Salsipuedes, w grudniu Rogelini i Al, najsilniejsze. W ogóle nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i czekanie, czekanie, czekanie. Obłąkanie Zygmunta, nowa scysja z Nowińskim, o Zawadzką, wychodzenie z banku, artykuł do głosu, chce rzucić bank, list od Zielińskiej, krytyczny, nuda, apatia, Francisco w reksie, prezenty od uczennic, pod koniec roku coraz gorzej, okres nieprzychylny. Pierwszego święta i nowy rok w sobotę i niedzielę. Drugiego Nowiński nie wyjeżdża. Trzeciego bank. Czwartego Toto się nie zjawia. Piątego Russo nie zostawi mieszkania. Szóstego wiadomości w prasie nieprzychylne. Siódmego w ogóle rozpacz, beznadziejność. Myślę o samobójstwie. Klimat męczy. Willa u Jaroszewskich. Zerwanie z Pancho. List Liprzyca. O Buberze. Spotkanie z Sobańskim, jedyny promień nadziei, nowy rok na Corrientes, samotnie, nie piję, gdyż jestem kiepsko z żołądkiem, zdrowie jako tako. Myślę o śmierci i czekam. Nic. Złe przeczucia na 1955. Sprzedaję $600 po 94 na maszynę u Zellnera. Kiepsko z gardłem, leczy też wątrobę, podniecenie, spacery, ale kwękam. Ilotirin, antibiotico. Przechodzi ból wątrobiany, ale pojawia się coś jak ból serca. Squilombo u Lubomirskich, u Świeczeskich. Wypłacam 55 tysięcy na maszynę, ogółem 120 tysięcy. Podobno Lechoń w dzienniku mnie atakuje. Nagle wyciągnąłem pornografię z szuflady, żeby ją wysłać kotowi. Demani w ekspresie, na koniec. Awantura z babą, o gaz. List do wiadomości w sprawie Lechonia. Nowy ból serca. Kardiograma, strach. Zellner w porządeczku. Reklama Juliarda. 5 recenzji mi nieznanych. Propozycja McGibbon and Key z Eugen Blickiem i Gian Grande w Plaza. Zimna, umiarkowane. Czasami mnie dusi, ale jakoś wytrzymuje. Dałem palto Quilombo, który pojechał do Tandilu. Erotycznie spokój. Śmierć Stasia Czapskiego. Z Lubomirskimi u kombatantów. Paryż. Ney. Flirty z Ritą, decyzja jazdy do Messigier, razem wizyta Hermana. 4 przenoszę się do Orlowej, 45 Rue Pernod Ney, nowa akupunktura, w czasie której ból nerwu sympatycznego i będzie trwał. Zabieram Société Générale $1,230, to są dolary, DLS. To jest 1000. Załatwianie spraw.